w czym rzecz? No, mamy pismo od byłego pracownika basenu, który tutaj wnosi, że wielokrotnie zdarzało się, że tej obsady ratowniczej nie było. A drugi punkt, druga kwestia, która gdzieś tam wynikła przy okazji badania tej sprawy, że prowadzone są tam jakieś, no, w cudzysłowie oczywiście nielegalne zajęcia, gdzie są tory blokowane, wystawia się tabliczkę rezerwacja torów. Teraz pytanie, czy zbadaliśmy tą sprawę? To jest o tyle istotne w kontekście tego, ja pozwolę sobie tutaj na dłuższą wypowiedź, co powiedział pan dyrektor Mosiru w wywiadzie dla Mielec Lokalnie 24 dla takiego portalu. Otóż pan dyrektor Jędrychowski cytuje. Tytułem anegdoty mogę powiedzieć, że przez 10 ostatnich lat łamałem regulamin, bo uczyłem swoje dzieci pływać. No, wspaniała anegdota, ale jednak łamanie regulaminu przez osobę, która zarządza obiektem, odpowiada za przestrzeganie tego regulaminu, uważam troszkę nie na miejscu, a przynajmniej całą tą anegdotę uważam nie na miejscu. W tej chwili czytam dalej. W tej chwili nie za bardzo mamy instrumenty prawne, żeby wymóc na użytkownikach dostosowanie się do regulaminu. No oczywiście, że nie mamy, skoro sam pan dyrektor łamie ten regulamin, tak? No i poza tym wydaje mi się, że skoro tak jest, wiemy, że tak jest, no to coś należy w tym temacie zrobić. Albo zmienić ten regulamin, choć osobiście wydaje mi się, że nie regulamin tutaj wymaga zmian, tylko raczej podejście do zarządzania. Ale czytam dalej. W pełni problem zostanie rozwiązany w momencie, jak będziemy mieć nowy basen z nowymi nieckami. Otóż nie zostanie rozwiązany, bo problemy się same nie rozwiązują. Poza tym problemem nie jest tutaj sama rezerwacja torów, tylko że działalność tam prowadzona jest nielegalnie, bez porozumienia z Mosirem i łamany jest regulamin. I należy przestać łamać regulamin i prawo, niezależnie od tego, ile Mielec będzie miał basenów.